Siemano, tu Phoenix, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w South Park The Stick of Truth. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się... O chwileczkę, mikrofon sobie przesunę bliżej, żeby mnie było lepiej słychać. No i dobra, w poprzednim odcinku nauczyliśmy się nowego ataku pierdu. No i... O, Stan jest z nami. No tak, bo Stan był chyba z nami właśnie. Chwila, zobaczymy sobie, jak to ogólnie tutaj wygląda, drużyna. Ja bym sobie tego Barda na przykład wziął, bo jeszcze go nie testowałem. No, i mamy się udać do Taco Bell, czy jak to się tam nazywa jakoś. Tutaj mamy dildosy. Chwila, gdzie to jest? Gdzie ja mam się udać? O, tutaj, dobra. No to musimy się udać na samą górę mapy. Nie przejdę tędy. Kurde. Co to jest? Strzał. Bang. No i co tu będzie? O, sonda. A jak... chwila. Tak była sonda. Mogę się na dół na przykład? Nie, nie mogę. Słabo. Dobra. Timmy. To lecimy. Gdzie będę miał najbliższy? No tutaj będę miał najbliższy. No. Czy mam ten gówniany strój gotów? Nie, tu ma być sonda. Tu ma być ten. Obrażenia ogniste. A co daje? Trzeba wiem, czy mi się te tarcze tak przydadzą. I rękawice. I to sobie weźmiemy. Nieraz sobie lubię postrzelać z tego pistolicika. What the fuck? Nie, to jest nie ma nic podejrzanego. Stoi sobie, aby wojsko. Goście w kombinezonach. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? I know you're all very excited. Stay clear of the construction site. Mark? On żyje, spokojnie. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Perhaps this kind of distraction is in order. Then we just walk right back. I co, mogę ich tu wywabić gdzieś? Something over here. Smells like Madonna. Madonna? Must be my imagination. It sure does smell like her. Jakoś pewnie trzeba tak. Chwila. Żeby ich sięgło obydwóch. O. No fakt jest shit, no. Dobra, to może jakoś tak. I może jeszcze bardziej wtedy. Tak? Jeszcze was tutaj, o. No i weszłem. Nie myślę, że to wygląda jak Taco Bell.
No nie, no i wywalił mnie. Dobra, już chyba wiem, jak muszę go. Dobra. Tam go trzeba w tej ciężarówce zamknąć, tak mi się wydaje. O, no i po sprawie. A tutaj jeszcze mogę. Skrzyneczka. Kamienny młot. Jakie to ma? Kwipunek. To zadaje 53,74. Wow. To jasne, że bierzemy. To modyfikuj. Rzuć tą naklejkę. To trzeba ulepszyć, kurde. Tak i tak, o. Skrzyżującego celu. Ogniowe, powiedzmy. No i całkiem fajna rzecz, a to i co jest? A, mogę pewnie tędy wejść, se co? But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Nazi zombiaki. Here we go again. Dlatego nie zdawałem niemieckiego. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move. Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Oni tak gadają, jakby przepuszczali, że ja to wezmę. What the fuck? It's broken free! Łeb mu urwał. What the fuck? Ogłuszę cię. A to mi dodaje pipę. Fajnie, a tu co jest? Która osłabia przeciwniku i wnosi swoją drużynę. Once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said that set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. No i fajnie. To czym by cię tu teraz? A może tym cię dojadę. O, a mu zjechało. Dobrze, że nie powiedział Hitler kaput. To by było dobre. O. SWAT? To może ciekawe. Kipunek. O, to jest fajne. Co mi daje to?
30 punktów pancerza, no fajnie, fajnie. A rękawice? Nie wiem, no takie w miarę, powiedzmy. Ale i tak muszę zdobyć level. Gdzie teraz mam iść? Tu? What the fuck? Chwila, wezmę. Ja uderzyłem pierwszy? What the fuck? Nazistowska tarcza. Chwila, ja bym na przykład tego użył. Trochę mało im to zabiera. Liczyłem, że więcej im zabierze. Akord mocy. Dźdęk. I na przykład... O, żeby ich uśpiło. Aha. No i dobrze. I śpią. No i ja teraz mogę tym ich dorąbać na przykład. I mają oparzenie. Akord mocy ponownie. I na przykład tym teraz. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Oh. Wow, what a terrific target. Riposta, dobra. Czyli do cieni można podłazić. Aj tam. Ten se umarł. W ogóle jak oni stoją z życiem, takie moje pytanie. Zbadaj. Podatny na świętość, podatny na świętość. Ale życie, a pokazuję sobie. Dobra, ten ma 190. Ale ma ripostę. Dobra, akord mocy. I spróbuję ich uśpić. O nie, nie mogę uśpić. Kurde, no i mikstury też nie użyję. Dobra. Swallow. I had a nice lance that she says that she has set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Kurde, nie fajne, ma te swoje nutki. Są bezsensowne, ale. What the fuck? Dobra, ja z tym muszę miksturkę użyć. Dużą. Trochę cienką mi jest życiem. Spróbuję tym młotem dorąbać, zobaczymy jak on w ogóle bije. O, 261. Ale mu dało. Mi 3 HP, nie? No i gin. No. No i spoko. To co? Uciekamy ze stąd. Lecimy tutaj, bo to jest ten... Jak to się nazywa? No, Timmy. Speed limit. 25. Dobra, lecimy... Gdzie to było? Trzeba się udać teraz? Tutaj? Tak. To ze szkoły sobie pójdziemy.
Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a big story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. No i dobrze. No teraz udam się do tych gotów. For the life of me, I can't explain how I keep losing all my other hands. Pewnie musiał się ubrać znowu, ale dobra, spróbuję bez tego. Albo nie założę. Spalić to. Na wszelki wypadek, bo... Jeszcze będą łaty cfelu. Jak to, to się bujasz w czymś innym. Tak to gotem chcesz być. But he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? What the fuck? Co ja mam klikać? Pytanie takie. Aha. Less enthusiasm. That's not how you drink coffee. Kurde. Chyba zrąbał trochę. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. Yeah, better luck next time, loser. No spróbuję teraz. Dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Dobra, bo na początku nie skapowałem, o co chodzi. Totally fucking bullshit. I'm feeling the rage. Udało się? Proszę. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. No, dobrze. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. No spoko. O, mam level. O, to przy okazji. O, mam 8, czyli będę mógł se wziąć. O, nowy skill jakiś. Dobra, walić to. Aha. A czy. Gdzie to jest? Zdolności. Zrobię u ciebie osłonę, która radzi problemy do kłębnych przeciwników. No i dobra. To będzie najciekawsze. Kula ognista. No i założymy może ten. Kosztuje to, bym to założył na przykład. To mi daje więcej możliwości. Chociaż... Dobra, ubierzemy się. Cały nas ład w 100%. No i dobra. W tym miejscu zakończymy sobie odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was do kolejnych. Tak więc siemano, no i na razie. Cześć.